Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj z moim pieskiem Rokim porozmawiamy sobie o zwierzątkach i o tym, jak ze zwierząt robi się bożków. Co nie Roki? To aż smutne. Można również wspierać mój kanał i ma się za to bonusy w postaci przeróżnych ankiet, w postaci również filmików, które są dostępne tylko i wyłącznie dla osób wspierających, takie poruszające często trudne tematy, o których nie chcę mówić tutaj publicznie. Ogólnie chcę zacząć od tego, że do tego filmiku zainspirował mnie ostatnio taki obrazek, który pojawił się jeszcze właśnie przed Sylwestrem. No wiecie, w Sylwester bardzo modne są fajerwerki, no ładny widok. Mi się to zawsze podoba, jednakże ja prywatnie nie strzelam, dlatego że mi jest szkoda pieniędzy na to wydawać. Poważnie, jak ja mogę wyjść za okno i mieć ten widok za darmo? No wiecie, o co chodzi. Januszostwo Nike. Dobra, jednakże mimo wszystko ostatnio prowadziłam live'a i właśnie była podobna sytuacja, że połączyły się ze mną dwie młodsze dziewczynki. Te dziewczynki twarzy nie pokazywały, natomiast powiedziały wprost, że mają do mnie bardzo ważne pytanie. A ja mówię, że śmiało, że proszę. Na co one, czy strzelałaś w tym roku fajerwerkami Nike'a? Ja mówię, że nie, dlatego że mi jest szkoda pieniędzy. Wolę sobie popatrzeć przez okno albo wyjść sobie na dwór i zobaczyć, jak nie wiem, są w sieci dookoła strzelają. No i tyle odpowiedziałam, nie tyle, wprost. Na co w komentarzach na tym live wybuchła niezła afera. Co ty, co to w ogóle, co? Pieniędzy, co? O pieniądze dbasz, a o zwierzęta nie? Jak w ogóle można się nie przejmować zwierzętami? Przecież ona ma psa, ma kota. Kochani, zacznijmy od tego, że ja zwierzęta mam. I zwierzęta kocham i należy o nie dobrze dbać i staram się tak zapewnić im warunki, żeby wszystko było dobrze, żeby był i weterynarz, i dobre jedzenia, żeby miały gdzie się załatwić, żeby miały czysto. Więc tutaj to jest ważne, tylko że jedna jest różnica, że ludzie teraz robią sobie ze zwierząt bożki. I teraz będziemy podawać później takie delikatne przykłady, co tam ludzie czynią. Natomiast zacznijmy od tego, że żyjemy w świecie, w którym zwierzęta stają się nie dość, że członkami rodziny, to często są traktowane, a wręcz czasami nawet lepiej, niż sam Bóg. Czujcie to, ze zwierząt robi się bożki. A człowiek, zwykłego, normalnego człowieka, sługi Bożego, dziecka Bożego, poprzez media i poprzez taką, wiecie, propagandę manipulacyjną, staje się takim kopulującym zwierzęciem. I to się stara nam ludziom wmówić. Na początku mamy cytat z Pisma Świętego: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. To jest z Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 28. Czyli kochani, jasno w Piśmie Świętym jest napisane, że to my mamy panować nad zwierzętami, a nie zwierzęta nad nami. Katechizm Kościoła katolickiego mówi w ten sposób, że Bóg powierzył zwierzęta panowanie człowieka, jest więc uprawnione wykorzystywanie zwierząt jako pokarmu i do wytwarzania odzieży. Można je oswajać, by towarzyszyły człowiekowi w jego pracach i rozrywkach. I to jest punkt 2417. W różnych krajach na świecie, teraz, w tym czasie, robi się z aborcji bardzo normalną rzecz i kobiety dążą do właśnie do tego, żeby mieć prawo dokonać aborcji, czyli zabicia człowieka małego. No, twierdzą, że to jest ich prawo. U nas w Polsce też dosyć głośno o tym było, gdy były strajki kobiet. Natomiast przy tym samym tworzy się również karty praw dla zwierząt, bo przecież zwierzęta należy traktować tak samo jak ludzi, a czasami nawet lepiej, jak widać z tego przykładu. Widziałam niedawno taki film, gdzie mężczyźni przeprowadzali taki wywiad, taką sondę na ulicy. Ci mężczyźni chodzili po ulicy z petycją, gdzie było właśnie wskazane, żeby podpisać się i żeby bronić życie nienarodzonych orłów, czyli no orlich jaj, no bo przecież zwierzęta też mają takie same prawa. Wiele ludzi podpisywało tę petycję. Na co chwilę później ten mężczyzna dźwignął jakby parę kartek i powiedział, no i mam tutaj jeszcze pod spodem petycję do tego, żeby zaprzestać mordowania ludzi, żeby po prostu aborcja się skończyła. A na co ludzie, nie, ja jestem za aborcją, ja 100% popieram aborcję. Ja jestem za tym, żeby zwierzęta sobie żyły, a nie kobiety mają prawo do tego, żeby podejmować taką decyzję, bo to jest ich ciało. Oczywiście wiadomo, że ci ludzie tak, moim zdaniem oni się sami orają, no bo patrzcie, orle jaja należy szanować, dobrze traktować, ale
zarodek ludzki, czyli dzieciątko w łonie matki, no gdzie absolutnie nie, bo to płód, nie, bo to nie jest człowiek jeszcze. Ale orle jaja, to już jest taki zwierzak. Tutaj mam wpis z takiej jednej strony, link znajdziecie poniżej. To są słowa ojca Grzegorza Błocha. Na przykład taka sytuacja, że niektórzy tak zwani ekolodzy przez cały rok namawiają, by nie jeść mięsa, a przed świętami Bożego Narodzenia biorą w obronę ryby. Przed Wielkanocną agitują, żeby zrezygnować z jedzenia jajka, bo według nich jajko to też życie. Ale niestety, o ile mają szacunek do niewyklutego kurczaka, to już zupełnie nie mają go dla nienarodzonych dzieci. Duża część tak zwanych ekologów należy do najbardziej fanatycznych zwolenników aborcji. Gdzie tu ekologiczna logika? Gdzie jest rozum? Mamy też przykład jednego świętego, który zajmował się bardzo wiele zwierzętami. Mianowicie święty Franciszek z Asyżu. Wiecie, on mawiał o tym, że należy zwierzęta dobrze traktować, że należy im służyć, ale w taki sposób, żeby im zapewnić godne warunki, żeby je dobrze traktować, nie krzywdzić, nie znęcać się nad nimi. I wiecie, to są też stworzenia Boże. One są stworzone po to, żeby wielbić też Boga i nam służyć w głównej mierze. Natomiast, kochani, jak dzisiaj traktuje się zwierzęta? Im zapewnia się często lepsze warunki niż ludziom. Ja kiedyś na Instagramie wstawiłam link do zbiórki na chore zwierzątko, na takiego jednego pieska, mopsa w sumie, i jeszcze wstawiłam link do zbiórki na chore dzieciątko, właśnie wiadomo, wraz z tym zdjęciem dzieciątka i wraz z opisem tego, na co się dokładniej zbiera. No i później po jakimś czasie, jak już relacja zniknęła, odtworzyłam sobie statystyki, bo da się je sprawdzić w każdej chwili, da się wrócić do danego dnia. Sprawdziłam sobie i było tak: 57 kliknięć na wejście w tą zbiórkę dla zwierzątka, dla tego pieska, wiecie, a chyba jakoś tylko 23 kliknięcia w ten link do zbiórki na te dzieciątko. No to widać, kto jest teraz ważniejszy i kto jest teraz bożkiem obecnych ludzi żyjących na świecie. Słusznie zauważył kardynał Augustyn Garcia Gasco, metropolita Walencji, nie należy mylić szacunku dla środowiska naturalnego ze czcią dla przyrody. Wiadomo, jak jest w praktyce. W praktyce to ludzie często zwierzętom wręcz się kłaniają. W Madrycie ludzie nawet zamykają się w klatkach na manifestacjach pod hasłem równość dla zwierząt. Nadzy demonstracji domagają się zniwelowania różnicy między ludźmi i zwierzętami, zamykają się w klatkach dla zwierząt. No fajnie się dzieje, fajnie. Jeszcze tutaj wam podam taką ciekawostkę, że w Księdze Rodzaju jest opisane, że ludzie i zwierzęta na samym początku i w ogóle cały czas mieli się żywić tylko i wyłącznie roślinami. Że wiecie, lew miał trawę jeść tak zwaną, nie? Wiecie, o co chodzi, a nie inne zwierzęta i polować na inne zwierzęta. Po prostu miała być taka jedna wielka zgoda. Natomiast po potopie wszystko się zmieniło. Rodzina Noego dostała ewidentne pozwolenie na spożywanie zwierząt. Tutaj mamy cytat z Księgi Rodzaju. Wszelkie bowiem zwierzątka naziemne i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm. Tak jak i rośliny zielone, daje wam po prostu wszystko. To są słowa oczywiście samego Pana Boga, że On nam dał tę możliwość, żebyśmy spożywali zwierzęta. Oczywiście żyjemy w świecie, w którym psy i koty i przeróżne inne zwierzęta mają swoje cmentarze i swoje nagrobki. Z kolei rozczłonkowane dzieci z aborcji są traktowane jak odpady medyczne, a te dzieci, które zostają wyrzucone z organizmu kobiety za pośrednictwem pigułki wczesnoporonnej, często, a wręcz bardzo często, wręcz zawsze, lądują w kanalizacji. Tak z ciekawości wam tylko powiem, że dostałam niedawno ofertę współpracy, żeby reklamować trumny dla zwierząt. Zapytałam się tej osoby, skąd w ogóle pomysł na to. Ta osoba stwierdziła, że jestem miłą, uczynną kobietą, która działa na rzecz Boga, a zwierzęta to też są stworzenia Boże, więc na pewno Bóg by się ucieszył, jeśli my byśmy też właśnie dobrze pochowali te zwierzęta. Okej, no tutaj z tym się zgadzam, ale żeby od razu trumny ozdobne dla zwierząt?
No to ja już się tak troszkę pogubiłam. Ja bym chyba w ogóle trumień do nikogo nie chciała reklamować, dlatego że dla mnie to jest w ogóle bardzo przykra sprawa, jeśli miałabym reklamować trumny dla człowieka, a co dopiero dla zwierząt. Wtedy to ja już się czuję aż dziwnie. Nike reklamuje trumnę zwierząt. Czaicie to? Zwierzę jest dosłownie nad człowiekiem. Człowiek po prostu spada. Teraz z człowieka robi się zwierzęcie, tak jak było kiedyś, a ze zwierząt robi się człowieka. I w głównej mierze to człowiek ma panować nad zwierzęciem, a nie odwrotnie, że my sobie ze zwierząt robimy bożków i usługujemy im nie wiadomo jak. Ekolodzy, New Age i LGBT teraz wbijają nam do głowy takie zamysły, że można się w tym wielkim świecie pogubić. Mentalność antykoncepcyjna i proaborcyjna robią z ludzi, tak jak już mówiłam, takie zwierzęta, które są stworzone tylko po to, żeby się fizycznie zaspokajać. Natomiast takie ideologie jak LGBT, współczesny feminizm, ekologizm czy New Age wbijają nam do głowy, że to wszystko inne powinno być właśnie na odwrót. Jak już mówiłam, że zwierząt robi się królów. Wiecie, bożki, bożki. I często właśnie te ideologie współgrają ze sobą. Nie wiem, czy wiecie coś więcej o New Age. To by był fajny odcinek. Dużo przydatnych materiałów o tym świecie by nam tutaj rozjaśniło się. Tutaj mamy taki przykład Zmiłujcie się. Będąca aktywną lesbijką organizatorka ostatnich proaborcyjnych strajków deklaruje, że dzieci ją nudzą i jej przeszkadzają. O psach, które posiada, mówi, że traktujemy je jak nasze córeczki. Z kolei na niektórych paradach równości widać czasem mężczyzn przebranych za psy na smyczy i poruszających się na czworakach po ulicy. Czyż nie jest to doskonała ilustracja niedorzecznego stwierdzenia niektórych ekologów i iż człowiek to też zwierzę? Kult przyrody był zawsze charakterystyczny dla religii pogańskich. W starożytnym Egipcie traktowano na przykład koty jak bożki. Balsamowano je, chowano je na specjalnych cmentarzach i oddawano hołd i taką w sumie cześć kotom. Traktowano je, wiecie, wręcz jak takie bóstwa. Zabicie kota, nawet przypadkowo, skutkowało karą śmierci. No i wiecie, lewicowi ludzie nam, konserwatywnym osobom, mówią, że to my wracamy do średniowiecza. Sami natomiast oferują nam taki powrót do pogańskiej starożytności. To nam zarzucają, że wracamy do średniowiecza, a oni oferują nam starożytność. Gubię się w tym wszystkim. Naprawdę się gubię. I to by chyba było, kochani, na tyle. W głównej mierze jeszcze raz pragnę przypomnieć. Zwierzęta należy dobrze traktować, dbać o nie, kochać je, ale nie należy robić z nich sobie takich bożków, że zwierzęta przyznaje się prawa, a ludziom, jeszcze tym nienarodzonym, je się odbiera i nie mogą nawet same siebie bronić. Natomiast powstają, wiecie, marsze nawet w obronie zwierząt. Kiedyś była nawet tutaj w Polsce msza z udziałem zwierząt. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Jak ja o tym usłyszałam, to się troszkę za głowę chwyciłam. To co, za niedługo może będzie tak, że psy i koty będą z nami chodzić na mszę i przyjmować z nami ciało Pana Jezusa. Pewnie do tego dojdzie, jeśli tak dalej będzie. Miejmy nadzieję, że to takie tylko niechciane wyobrażenia. Pozdrawiam Was, kochani. Pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał i uzyskać za to bonusy. Przesyłam uściski wraz z Rokim.